Czy skończył się wolny handel? Program Czyste Powietrze obejmie tylko te urządzenia, których parametry potwierdzone są certyfikatami. Tylko produkty z tej listy podlegać będą dofinansowaniu. Dzień dobry Państwu, witamy w nowym roku. Witamy naszych stałych widzów, witamy widzów przypadkowych. Życzymy wszystkiego najlepszego na kolejne niecałe 12 miesięcy. W dzisiejszym odcinku przechodzimy od razu do sedna, proszę Państwa. Jeśli kliknęliście w miniaturę z filmikiem i liczycie, że będzie to kolejny z cyklu Wszystko co chińskie jest złe, to mimo że nasza marka konkurowała z tamtejszymi produktami, musimy Was rozczarować. Ale przejdźmy do rzeczy. Co działo się w latach 2022-2023 na rynku pomp ciepła? Możemy to symbolicznie oczywiście porównać do tego, co wydarzyło się po 1919 w Stanach. Prowadzono prohibicje, ale nie skończyły się apetyty. Dzięki zaufaniu do pantoflowego marketingu typu moje jest dobre i tanie, 10 tysięcy ludzi przeniosło się przedwcześnie na tamten świat w wyniku zatrucia metanolem. W przypadku pomp nie było oczywiście tak drastycznie. Więcej niż 10 tysięcy ludzi zakupiło urządzenia, dzięki którym licznik kilowatogodzin wywija jak Patrick Swayze w Dirty Dancing. Panował nieskrępowany, wolny handel, co w naszej osobistej opinii nie jest niczym złym, absolutnie, dopóty owa wolność nie sięga do wspólnej kieszeni, doprowadzając do transferu kapitału na inny kontynent. Nie byłoby to także niczym złym, gdyby nie fakt, że część urządzeń po prostu znalazła się na rynku tylko i wyłącznie na podstawie deklaracji producenta, a nie certyfikatu. Deklaracja od certyfikatu różni się tym, czym oświadczenie od zaświadczenia, a jeszcze prościej. Zakrywam twarz i deklaruję, że jestem Bradem Pittem. Straight from Hollywood. Niestety nie jestem Bradem Pittem. Podobnie jak wiele dotychczas zainstalowanych pomp ciepła, nie ma takich parametrów, jakie deklarują importerzy. To właśnie dlatego w 2024 roku rynek pomp ciepła, a konkretnie rynek dofinansowań, zostaje objęty restrykcjami. Program Czyste Powietrze obejmie tylko te urządzenia, których parametry potwierdzone są certyfikatami wydanymi przez europejskie laboratoria. Te laboratoria muszą posiadać akredytację w odniesieniu do normy ISO i EC 17025. Dodatkowo metody badawcze muszą być zgodne z normami EN 14511, EN 14825 oraz EN 12102. Tyle tych technicznych szczegółów. Spełnienie powyższych wymogów daje możliwość wejścia lub, tak jak w naszym przypadku, w przypadku firmy Sola, pozostania na tak zwanej liście ZUM. Krótko, tylko produkty z tej listy podlegać będą dofinansowaniu. Dla przypomnienia, pompy ciepła Sola są certyfikowane w Instytucie w czeskim Brnie i robiliśmy to, zanim stało się to konieczne. Nasze urządzenia to efekt gigantycznej pasji i wieloletniego doświadczenia kilkunastu osób, dla których poddanie próbie własnego, w cudzysłowie, dziecka, czyli naszych pomp, nie jest koniecznością, ale ambicją. Dla ludzi, którzy podchodzą do biznesu rozsądnie, to jest taki truizm, że chyba na tym skończymy. Poza jedną informacją na ewentualne Państwa zarzuty typu dofinansowanie to zwiększenie marży producenta, informujemy, że nie zamierzamy podnosić naszych cen w związku z tym moralnym i technologicznym zwycięstwem nad chińską konkurencją. Czy skończył się wolny handel? Absolutnie nie. Jeśli ktoś ma życzenie zaopatrzyć się w chińską pompę za, strzelam, 8-9 tysięcy złotych, nadal może to zrobić. Jeśli ktoś uważa siebie za złotą rączkę, która jest w stanie samemu zapewnić sobie ewentualny serwis, nadal może to zrobić. Jeśli ktoś jest ryzykantem i chce mieć za wsparcie techniczne i serwisantów obsługę AliExpress, nikt tego nie zakazuje. Co się skończyło? Skończyło się, naszym zdaniem słusznie, finansowanie chińskiego przemysłu pieniędzmi Europejczyków. I na koniec, skąd biorą się te wszystkie nieprzychylne opinie na temat pomp ciepła, które przewijają się w przestrzeni publicznej? Pierwsza sprawa, to jest to, z czym walczymy, to wciskanie tych urządzeń każdemu, sugerując, że pompa jest remedium nawet dla budynku z lat 80. z trzema kondygnacjami, fatalną charakterystyką termiczną i ciężkimi żeliwniakami w każdym pomieszczeniu. Nie jest i nie będzie. Jednak odpowiedzialność za tę narrację ponoszą ci, którzy instalują i montują. My nie jesteśmy niczyim sumieniem. Naszym sumieniem, sumieniem producenta, jest potwierdzenie jakości naszych urządzeń właśnie w laboratorium, co daje konsumentowi rzeczywiste potwierdzenie parametrów, które przedstawia producent. Certyfikat to nie jest świstek ani wymysł eurobiurokratów.
Certyfikat to jest jedyna gwarancja dla państwa, że jeśli producent deklaruje na przykład COP 4,2, to ten sprzęt taki współczynnik będzie miał. W nowym roku poza zwyczajowym zdrowiem, szczęściem, radością i mnogością kasy życzymy zatem państwu rozsądnych, przemyślanych zakupów. Dzięki, do zobaczenia.